31 sierpnia. Wiadomości z Ukrainy. Siły zbrojne Ukrainy zniszczyły dwie kolejne przeprawy pontonowe w Kurszczynie. Operatorzy dronów rozpoznawczych 14. Odrębnego Pułku Sił Bezzałogowych Systemów Bezzałogowych Sił Zbrojnych Ukrainy dokładnie dostosowali ogień ukraińskich systemów reaktywnych salwami na przeprawie pontonowej rosyjskich najeźdźców. Służba prasowa Służby Bezpieczeństwa Ukrainy ogłosiła to na swoim własnym kanale Telegram, publikując odpowiedni film nakręcony przez drony. Właściwie widzimy ostatnią eksplozję w wodzie i pozostałości pontonu rozrzucone wzdłuż brzegów i rzeki. W komentarzu czytamy: W wyniku wspólnych działań uszkodzony został pojazd desantowy, zniszczona została przeprawa pontonowa i zatrzymano natarcie sił wroga w tym kierunku. Z kolei bloger wojskowy Serhiy Neszczadym wyjaśnił w komentarzu pod tym samym filmem: Minus jeszcze jedna przeprawa przez rzekę Sejm w pobliżu Zwan w Kurszczynie. Natomiast Telegram informacyjny, operacyjny ZSU, opublikował zdjęcie wykonane przez interwenientów. Przedstawia ono zepsuty i zatopiony ponton, za pomocą którego okupanci przywrócili funkcjonalność zniszczonego wcześniej mostu także w Kurszczynie. Jest oczywiste, że siły obronne ściśle kontrolują logistykę najeźdźców przez rzekę Sejm. Drony zaatakowały lotnisko wojskowe na Krymie. Wczoraj w nocy lokalni mieszkańcy wsi Kirowskoi na wschodzie okupowanego Krymu usłyszeli trzy potężne eksplozje w pobliżu lotniska wojskowego i kolejną na stacji kolejowej. Poinformował o tym kanał telegramu Crimean Wind w odniesieniu do własnych abonentów. Następnie wspomniany zasób podał, ponownie w odniesieniu do abonentów, że obrona powietrzna rosyjskich najeźdźców rzekomo zestrzeliła pięć dronów kamikaze w rejonach wspomnianych Kirowski i Dzankoi. O eksplozji pisali także mieszkańcy tego ostatniego. Jednocześnie Ministerstwo Obrony Faszystowskiej Rosji oświadczyło na porannej odprawie, że zeszłej nocy nad Półwyspem zestrzelono tylko dwa ukraińskie drony szturmowe, szczegóły nie są obecnie znane. Ukraińscy spadochroniarze zniszczyli w jednej bitwie sześć transporterów opancerzonych i bojowy wóz piechoty. Myśliwce 46. Samodzielnej Brygady Lotnictwa Sił Zbrojnych Ukrainy rozbiły szturmową kolumnę pancerną ze zwiadem rosyjskich najeźdźców w kierunku Kurachowa. Początkowo bloger i porucznik Sił Zbrojnych Ukrainy o znaku wywoławczym, Alex pisał o tym na swoim kanale telegramu oficer. Orkowie aktywnie szturmują, minęło już kilka rund. Odpowiedzieli: Z dziesięciu elementów wyposażenia chłopcy zniszczyli sześć. Ataki nadchodzą z kilku kierunków. To, co naprawdę ratuje, to to, że są tam mądrzy goście, którzy już nauczyli się, jak eliminować orki w tym kierunku. Później. Na oficjalnej stronie portalu społecznościowego Facebook i na kanale Telegram służba Public Relations jednostki potwierdziła to, publikując odpowiedni film, zmontowany z materiałów zarejestrowanych zarówno przez bezzałogowe statki powietrzne, jak i drony kamikadze. W komentarzu napisano, że strzelcy i operatorzy amunicji zaporowej zniszczyli dwa bojowe wozy piechoty i cztery transportery opancerzone najeźdźców. Cztery jednostki sprzętu wroga zdołały się wycofać. Wczoraj wieczorem szachedowie spadli i masowo przelecieli nad Rosją i Białorusią. Wczoraj wieczorem rosyjscy najeźdźcy uderzyli w Ukrainę rakietą balistyczną Iskander-M z obwodu Woroneskiego w Rosji i czterema przeciwlotniczymi rakietami kierowanymi S-300 z okupowanego obwodu Donieckiego. Niestety ukraińska obrona powietrzna jest wobec nich bezsilna. Interwencjoniści wystrzelili także 52 irańskie bezzałogowe statki powietrzne Szachet z obwodu Kurskiego. Co dziwne, 25 z nich zginęło z własnej woli. Być może były fałszywymi celami, które miały wyczerpać ukraińską obronę powietrzną. Jeszcze jeden poleciał na Białoruś, a dwa do Federacji Rosyjskiej, a 24 drony kamikadze zostały zestrzelone przez ukraińskie lotnictwo. Siły rakiet przeciwlotniczych, jednostki walki elektronicznej i mobilne grupy ogniowe w obwodach kijowskim, połtawskim, czerkaskim, dniepropietrowskim, czernichowskim, kirowo mikołajowskim i sumskim. Oznacza to, że ani jeden szachet nie osiągnął celu. Prezydent odwołał dowódcę sił powietrznych Sił Zbrojnych Ukrainy. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odwołał dziś generała broni Mykołę Oleszczuka ze stanowiska dowódcy Sił Powietrznych Sił Zbrojnych Ukrainy. Sztab Generalny poinformował, że siłami powietrznymi będzie tymczasowo dowodził generał broni Krywonoszko Anatolii Mykołajowicz. Stało się to na tle utraty samolotu F-16 i śmierci ukraińskiego pilota. Pilot Sił Powietrznych Oleksij Mes zginął podczas obrony Ukrainy. Przyjaciele, wspierajcie nasz kanał, lajkując film i komentujcie tę wiadomość w komentarzach, a także zostańcie sponsorami naszego kanału.